standardowa do roweru MTB, 29 cali, piasta Shimano, szerokość normalna, jak w każdym normalnym kupnym sklepie. A tu mam koło też MTB. Szerokość 2 mm większa. To jest solidne koło do jakichś większych trików takich. Może wytrzymać większe obciążenia. No i ponoć lepiej się prowadzi. Takie solidne koło, które utrzyma słonia. Po prostu razem sakwy mogą być słoń. No i mam właśnie takie dwa koła przyszykowane. Chcę to oprzeć, żeby było jakieś porównanie. No nie chcę mi to stać. No, kurde. Różnicy takiej wielkiej nie ma. Ale naprawdę, ręcznie jak się bierze, to od razu widać solidność tego koła. To jest koło, które może wytrzymać naprawdę bardzo wiele. Zrobiłem je jedne i drugie, bo miał bębenek mi już dawno wysiąść, który rozebrałem w obecnym kole. Rozebrałem, wyczyściłem, naprawiłem, wysmarowałem i chodzi drugi rok. Mechanik już mi na straty go spisał. Także jest taka, jak to się mówi, opcja, że samemu można więcej niż niekiedy mechanik. No i czekają kółka na swój czas.